Cześć kochani, Wojtas, kanał Rockday, piosenka zespołu The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Zarąbisty kawałek, to chyba on jest w różnych filmach często puszczany w różnych momentach, nie wiem, akurat to bardzo, bardzo przyjemnie kojarzy ten kawałek. Akordy jakie się pokazują po kolei. G-dur, C-dur, E-moll. Te trzy akordy, darcie mordy. I teraz dobra. Jak teraz bicie w tym utworku wygląda? Bicie jest w zasadzie dość proste. Możemy to je zagrać na kilka sposobów. Tutaj ja bym się skupił na takim sposobie, gdzie mamy równe rytmiczne uderzenia, które byłyby w ten sposób. Każde szurnięcie po strunach to jest jakby uderzenie akordu, prawda? Czyli na przykład mamy, nie wiem, załóżmy G. Po prostu ruch wahadłowy w dół, w górę uderzenia. Musicie zaobserwować dokładnie tą rękę, właśnie tą. Uderzamy paznokciami w dół, tym paznokciem jednym do góry. To już miałem filmiki jak to uderzać, więc to właściwie nie muszę do tego wracać. W zasadzie to byłoby tyle. Tak wygląda ta piosenka, w ogóle taka jest konstrukcja tej piosenki. Teraz zobaczmy jak ona będzie po kolei wyglądała. Pokażę Wam dwie wersje, jakie można byłoby je zagrać. Obie mi się podobają. Także dobra, wersja pierwsza prosta, najprostsza wersja. Uwaga, skupta się. Tak wygląda refren, który właściwie to jest na początku tej piosenki. Tak to był refren. Teraz zobaczcie, jak wygląda zwrotka. No widzicie, tak mniej więcej to wygląda, aczkolwiek refren i zwrotka i tutaj interludy i pozostałe elementy, właściwie tam jest takie samo bicie.